Dzień dobry, serdecznie witam. Ostatnio bardzo popularnym tematem stał się prąd bierny i duże opłaty z nim związane. Chciałbym w tym filmie powiedzieć wszystko, co posiadacz fotowoltaiki powinien wiedzieć o prądach biernych. Zapraszam do oglądania. Najważniejsza informacja to, że w instalacjach domowych nie płacimy za prąd bierny. Zakład energetyczny może nas za niego obciążać tylko w taryfach A, B i C. Czyli w zakładach pracy i niektórych gospodarstwach rolnych. Oczywiście to może się zmienić, ale wymaga zmiany w prawie. Gdybyśmy jednak mieli płacić, to jak duża byłaby to kwota? Oczywiście i na to pytanie odpowiem, ale zacznę od koniecznych podstaw. Licznik elektryczny ma 4 strzałki. W przypadku instalacji jednofazowej mogą naraz palić się maksymalnie 2 z nich, a w przypadku instalacji trójfazowej nawet wszystkie 4. Paląca się strzałka w prawo mówi, że właśnie w tym momencie pobieramy prąd z sieci energetycznej. Jest on w liczniku zliczany pod pozycją 1.8.0 i wyrażany w kilowatogodzinach. Paląca się strzałka w lewo mówi, że właśnie w tym momencie wysyłamy nadwyżkę naszego prądu z fotowoltaiki do sieci energetycznej. Ta nadwyżka jest liczana pod pozycją 2.8.0 i też wyrażana w kilowatogodzinach. Tym strzałkom zawsze towarzyszy strzałka w górę lub w dół. Strzałka w górę mówi, że pojawił się prąd bierny indukcyjny. Ten prąd pojawia się najczęściej podczas pracy silników elektrycznych. Zliczany jest pod pozycją 5.8.0 lub czasami 3.8.0 i wyrażamy go w kilowarogodzinach. Strzałka w dół mówi, że pojawił się prąd bierny pojemnościowy. Jego obecność spowodowana jest pracą urządzeń elektronicznych, a w szczególności oświetlenia LED-owego, jarzeniowego, zasilaczy impulsowych, czyli komputer, laptop, telewizor, w bardzo dużym stopniu kuchnia indukcyjna oraz wszelkie rodzaje UPS-ów i falowniki. W tym oczywiście i te stosowane w fotowoltaice. Prąd bierny pojemnościowy zliczany jest pod pozycją 8.8.0 lub czasami 4.8.0 i wyrażamy go w kilowarogodzinach. W jaki sposób liczone są opłaty za prąd bierny? Tak jak mówiłem, prąd bierny pojawia się tylko na rachunkach firm. W taryfie G nie jest uwzględniany, ale nasze elektroniczne liczniki go rejestrują i mierzą. Opłatę za prąd bierny indukcyjny, czyli ten od strzałki w górę, liczy się poprzez podzielenie jego ilości przez ilość zużytego prądu. I jeżeli ta wartość jest poniżej 0,4, to opłata w ogóle nie jest naliczona. Niestety opłata za prąd bierny pojemnościowy, ten od strzałki w dół, liczona jest od każdej zużytej kilowarogodziny. Stawka za tą energię jest bardzo wysoka i wynosi aż 72 grosze za 1 kWh. Na internetowym forum Elektroda znalazłem wyliczenia, ile mocy biernej pojemnościowej przez noc produkuje falownik fotowoltaiczny. Link zamieszczam w opisie tego filmu. Autor produkował przez noc 3,4 kWh energii biernej pojemnościowej. Gdy zostawił włączony falownik na noc, wartość wzrosła do 2,4 kWh. W jego przypadku falownik produkuje 2 kWh energii biernej przez noc, co rocznie daje 1460, czyli ponad 1000 zł. Tylko to jedno urządzenie tyle złotych rocznie by nas kosztowało. Skorzystałem z danych z licznika energii elektrycznej, by pokazać, ile energii biernej on zarejestrował.
Jak widać, kwota jest bardzo wysoka. Jak samemu sprawdzić, ile byśmy zapłacili, gdyby opłata za prąd bierny już teraz obowiązywała? To bardzo proste. Musimy spisać swój licznik energii elektrycznej. Spisujemy wartości 1.8.0, 2.8.0, 5.8.0 i 8.8.0. Następnie dzielimy wartość z 5.8.0 przez 1.8.0. Jeżeli wartość jest poniżej 0,4, to nasza energia bierna indukcyjna nie będzie podlegać opłacie. Wartość z 8.8.0 mnożymy razy 0,72 zł i otrzymujemy kwotę w złotówkach, którą naliczono by nam od momentu założenia tego licznika. Jeżeli tą wartość spiszemy za miesiąc i odejmiemy od niej dzisiejszą wartość, to uzyskamy miesięczny prąd bierny pojemnościowy i po pomnożeniu przez 72 grosze da nam miesięczny koszt. Proszę, pod filmem napiszcie, jakie kwoty u Was wychodzą. Jeżeli masz taryfę C i nie płacisz za energię bierną, to koniecznie sprawdź, ile jej produkujesz i zadzwoń do elektryka, by w porę zainstalować odpowiednie urządzenie do kompensacji mocy biernej. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Hello? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.